Poloneza, czas zacząć.
spotkać ten czerwcowy wieczór, który, miejmy nadzieję, jest dla nas wszystkich zapowiedzią wspaniałej zabawy. Chciałoby się powiedzieć, mój pierwszy bal. A jest to bal z prawdziwego zdarzenia, ponieważ rozpoczęliśmy go prawdziwym staropolskim tańcem. Jednakże nasze spotkanie, pomimo tego, iż radosne, niesie w sobie odrobinę żalu, ponieważ wiąże się z faktem, że niedługo opuścimy mury tej szkoły. Wydaje się, że tak niedawno rozpoczynaliśmy naukę w gimnazjum, a tu już trzeba się żegnać z tymi, którzy byli dla nas przyjaciółmi, pomagali nam przetrwać trudne chwile, razem z nami się bawili i wspólnie przeżywali nasze smutki. Mam na myśli zarówno naszych kolegów, jak i nauczycieli, którzy towarzyszyli nam w naszych dobrych i złych chwilach. Miło nam, że możemy ten wieczór spędzić razem i zapomnieć o codzienności, przenosząc się w świat zabawy. Mamy nadzieję, że dla wszystkich będzie to przyjemnie spędzony czas. Nie myślmy dzisiaj o tym, co było złe i smutne. Pamiętajmy tylko to, co dobre. Dziękujemy wszystkim, dzięki którym możemy tutaj być. Dziękujemy naszym rodzicom, którzy starali się zawsze przekazywać nam właściwą drogę, ucząc, jak oddzielać dobro od zła. Dziękujemy nauczycielom, którzy przybliżali nam tajemnice otaczającego świata. Dziękujemy naszym kolegom i koleżankom, z którymi wspólnie spędziliśmy ostatnie lata. Niech ten wieczór będzie dla nas wieczorem wspaniałej zabawy, radości i szczęścia. Bawmy się wspólnie, pamiętając, że naprawdę istnieje tylko jedna radość – obcowania z ludźmi. Proszę o zabranie głosu przedstawiciela Rady Rodziców i pana dyrektora Wojciecha Szczepaniaka. Szanowny panie dyrektorze, grono pedagogiczne, drodzy rodzice, kochane dzieci, szanowni państwo. W imieniu rodziców chciałabym powiedzieć kilka słów na pożegnanie. Dla całej społeczności dzień szkolny, dzień, w którym się spotykamy, jest dniem szczególnym. Dniem budowania tradycji. Was uczniami nową pozytywną energię. Kochani absolwenci, przeżywacie swój drugi awans, swój drugi mały egzamin dojrzałości. Rozpoczniecie niebawem naukę w szkole średniej. Dzięki waszej pracy i waszych nauczycieli kończycie szkołę na etapie, który pozwolił wam zdobyć podstawowe wiadomości i przygotował fundament do dalszego kształcenia. Łezka się wokół wychowawców kręci, a szczególnie tych, którzy opiekowali się wami w klasach 1-3. Z sentymentem należy wspomnieć panią Alicję Krychicką, Bożenę Sołtan, Urszulę Klatowską, Zuzannę Różańską, Anę Źlewiodę, Jolantę Rutkowską i Bartę Filipską, które uczyły was nie tylko czytać i spisać, ale wykładały wasze małe główki, podstawowe wiadomości o życiu i świecie. Z waszych sukcesów przez następne 3 lata cieszyły się panie Ewa Rusińska, Janina Widzińska i Dorota Dybowska. To one przekazały was do gimnazjum z nadzieją, że inni wykorzystają waszą wiedzę z podstawówki i pozwolą wam jeszcze bardziej rozwinąć skrzydła i wpłynąć na szerokie wody. Niech wiedza i nauka w gimnazjum zdobyta pod kierunkiem waszych wychowawców Katarzyny Lewandowskiej, Danuty Ujawy, Iwony Krasińskiej, Mirosławy Kowalskiej, księdza prefekta Jany Śledziody pozwoli wam odnaleźć swoje miejsce w świecie, w życiu i w najbliższym otoczeniu. Poczujcie smak przygody, mądrze i rozsądnie pokierujcie swoim losem. Niech nauka wybrana przez was szkoła przychodzi wam z łatwością, a wiedza i dobre rady przekazane wam przez nauczycieli idą z wami. Niech teraz nauczyciele szkół średnich rozwijają wasze zdolności i mając was pocieszyć. Żegnamy was w pełni dobrych myśli i z nadzieją,
że tego, co zdobyliście tu w Wilczynie, nie zaprzepaścicie. Drodzy nauczyciele, dziękujemy Wam za wierność, za wytrwanie i trzymanie ręki na pulsie, za Waszą postawę i pomoc w wychowaniu naszych pociech. Wszystkim rodzicom, którzy stanowili podstawowe wsparcie, czuwali, pomagali, należą się szczególnie podziękowania. Bez Waszej opieki i wsparcia nauczyciele nic by nie uczynili, bo szkoła i rodzina, a zwłaszcza wychowanie, w niej muszą iść w parze. Kończąc, pragnę podziękować jeszcze Paniom, które w inny sposób niż nauczyciele opiekowali się naszymi dziećmi. A więc Paniom sekretarkom, kucharkom, sprzątaczkom. Bardzo serdecznie wszystkim za wszystko dziękujemy. Na zakończenie życzę Wam miłej i udanej zabawy przy dźwiękach zespołu, któremu dziękuję serdecznie za to, że zechciał nam dzisiaj grać, nie biorąc za to ani grosza. Dziękuję bardzo. Było wiele dyskotek, wiele zabaw, ale taki bal jest tylko raz w ciągu tego 3-letniego cyklu nauki. Szkoda. Wspaniale wyglądacie. Moglibyście tak co dzień. Podobacie mi się strasznie. Ale jak wiecie, wszystko się zaczyna, wszystko się kończy. Dla Was skończy się pewien etap edukacji. Ja Was nie żegnam. Jeszcze poczekam na tygodnie, ostatnie pożegnanie. Dzisiaj Wam życzę tylko udanej zabawy. Abyście za 2 tygodnie wszyscy mogli otrzymać świadectwa, dotrwać i z uśmiechem wywędrować na wakacje i do dalszej nauki. Dziś bawmy się wspólnie, zapomnijmy. Są jeszcze 2 tygodnie, uśmiechajmy się, bawmy się tak, żebyśmy za te 4-5 godzin tak radośnie uśmiechnięci mogli wyjść z tego budynku i zanieść tą radość do domu. Dziękuję. Wspominamy tak wiele wspólnie spędzonych chwil. Dziękujemy Wam, kochani nauczyciele i rodzice. Przede wszystkim za trud włożony w nasze wychowanie, za Waszą wytrwałość i opiekę. Dzięki Wam każdy nowy dzień stawał się barwniejszy i mogliśmy poznawać to, co dotychczas było nam obce. Przepraszamy za kłopoty i przykrości, których doświadczaliście z naszego powodu. Zachowajcie nas w pamięci z jak najlepszej strony.